Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam do 86. Q&A już. I teraz tak, coś czuję, że dzisiaj dużo porozmawiamy o Alfie. I teraz tak, pierwsza rzecz, no będzie późno to Q&A z jednego prostego powodu. Dopiero wróciłem do domu, więc zanim to nagram, obrobię i tak dalej, to trochę potrwa. I teraz tak, z tych takich ważnych rzeczy, to tak, pierwsza rzecz, no to jeżeli ktoś jeszcze nie widział, no to albo na fanpage'u, albo też tutaj mogę wkleić, bo jest też sklepik. Wiele osób chciało gdzieś tam jakieś koszulki, kubki i tak dalej. Oczywiście, no jak kto chce, bo prosiliście i to jest dobra wola, ja do nikogo nie namawiam, żeby nie było tak dalej. Jeżeli ktoś chce jakąś taką koszulkę, torbę, coś tam, no to może sobie tutaj wejść, wszystko zrobiła Julia właściwie w 100%. Ja nawet nie przyłożyłem ręki do tego, więc wielkie podziękowania dla niej. No i tak, to tak jak powiedziałem, są jakieś tam śmieszne napisy i tak dalej. Jeżeli macie jakieś sugestie, co byście jeszcze chcieli, to dajcie znać, na pewno da się to zrobić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pytanie, czy tam właściwie zdanie kogoś odnośnie tego, że nie kasuję jakichś podwójnych pytań i tak dalej. No słuchajcie, jeżeli ktoś zadaje pytanie, to dlaczego mam zdecydować, które pytanie od kogo ma być ważniejsze, więc zostawiam, nawet jeżeli się powtórzy, żeby się nikt po prostu nie poczuł urażony i tyle. Dobra, przejdźmy już do pytań, bo za dużo tego gadania. Okej, czy będzie test LTE w T-Mobile? Znaczy, mam jeszcze jeden film gdzieś tam zrealizowany, ale no po prostu no brak czasu, to jakby kwestia tego, widzicie, że to czasami nawet w tygodniu nie uda się w każdy dzień rzucić filmu. Po prostu zbyt dużo obowiązków innych mam, więc... Ale jeden odcinek oczywiście już jest. Jak oceniasz nakładki innych producentów? To znaczy Sony, LG i HTC. Znaczy HTC mi w ogóle nie pasuje, nie wiem dlaczego. Bawiłem się... Właściwie tylko najkrócej się bawiłem tym M8 chwileczkę. Ale tak to M7 się bawiłem. Znaczy, no nie wiem, mi jakoś ten sens nie pasuje. I nie wiem, czy to jest jakieś takie uprzedzenie do tego... Chyba też tak trochę... Niestety, do tego jak to wyglądało wcześniej, wiem, że to teraz to dużo lepiej wygląda, dużo fajniej działa i w ogóle, ale jakoś mi w ogóle nie pasuje. LG jest zbyt kolorowe, no zresztą dużo jakby jest wspólnego z Samsungiem, ale jednak trochę jeszcze, znaczy o ile Samsungowi można zarzucić, że zbyt kolorowe są te wszystkie ikonki, animacje i w ogóle to wszystko co tam jest, biorąc pod uwagę, że no, to zawsze jest stworzone w ten sposób, że no to ma ładnie wyglądać na AMOLEDzie, więc po prostu bierzmy to pod uwagę. No to na LG jakoś te kolory mi tak gorzej pasują, a nakładki Sony są świetne. Naprawdę bardzo mi się podobają. Miałem Xperia X10, to, znaczy to już było trochę czasu temu, ale wiem jak wyglądają teraz te nakładki. Bardzo fajnie, ja chyba z tych takich producentów innych właśnie to chyba najbardziej Sony mi pasuje, szczerze powiedziawszy. No i plus jeszcze Huawei mi pasuje, z tego względu, że tam jest masa możliwości modyfikacji, w ogóle ten P7 to jest bardzo fajny smartfon i mówię, jeżeli ktoś ma możliwość dziś wyrwania taniej, to polecam, bo naprawdę super, super telefon moim zdaniem. Ja również czekam na Note 4, mogliby dać już przed sprzedaży. No słuchajcie, no nie dadzą, no, jeżeli 3 ma się pojawić Note 4, no to fakt jest też taki, że generalnie, no kiedy? No podejrzewam, że gdzieś pod koniec września wejdzie do sprzedaży, będzie jakaś przedpremiera, podejrzewam, że znowu coś tam zrobią. Mam nadzieję, że to będzie związane z jakimś zegarkiem albo z czymś, będzie w zestawie. No bo na przykład Note 3 był w przedsprzedaży, dostawaliśmy cover, no to taki tam słaby prezent generalnie, Tab S lepiej już wypadł. Czy jest piątka, że zegarek dostawaliśmy, więc no mam nadzieję, że tutaj się Samsung postara i zrobi coś ciekawego, jakąś fajną akcję na dzień dobry. Okej, co tam dalej mamy? Odnośnie S3, to już było wałkowane wielokrotnie. Tak, 1 GB pamięci RAM, czyli ten 9300 zwykły, nie dostanie 4.4, a wersja 2 GB ze Snapdragonem dostanie. Więc tak to wygląda. I to już było wielokrotnie i dawno temu mówione, więc
Robert, zamierzasz wstawić jeszcze film odnośnie S5? Tak, oczywiście. No, tak jak tutaj kolega napisał, no, będą na pewno jeszcze po jakimś czasie użytkowania, jak dojdą jakieś nowe funkcje. No, tych filmów jest bardzo dużo, urządzeń mam dużo, więc żeby wszystkie, jakby całe zapotrzebowanie tutaj i chęci wszystkich spełnić, no to muszę różne urządzenia wrzucać. To, co akurat mam, że tak powiem, na warsztacie, bo te okresy testów też nie są jakieś super długie. Więc no, trzeba się sprężać, tak? No bo też nie można powiedzieć po dwóch, trzech dniach, jak bateria chodzi. Więc rzeczywiście no, to trochę czasu zajmuje i no, trzeba brać pod uwagę to, że jednak no, trzeba to jakoś rozłożyć w czasie. Na pewno będą porównania z Note'em 4, to na 100% będzie porównanie z S5 Mini. Mimo że te porównania są, powiedzmy sobie szczerze, no, takie średnie, tak? No bo no bo porównujemy takiej średniej półki urządzenie z takim właśnie topowym, no ale no zobaczmy, no wiele osób chce to zobaczyć, więc na pewno będzie. Chciałem się Ciebie zapytać, czy miałeś problem z baterią w Galaxy Gear 1? Nie miałem żadnego. Ja musiałem oddać do serwisu. Czy to prawda, że nie można rozładowywać smartfonu i smartwatchów? Znaczy, no nie powinno się tak do zera. Znaczy, to nie jest kwestia tego, że bateria jakoś tam wielce ucierpi, bo ona ma zawsze jakiś tam zapas, że ona podtrzymuje życie w tym smartfonie, ale mimo wszystko no lepiej nie wyładowywać urządzenia do zera. Lepiej wyłączyć przy tych 5% czy tam 3% nawet i zostawić niech do momentu, kiedy będziemy mieli możliwość podłączenia. I no ja wychodzę z takiego założenia, że ani nie ma co przeładowywać baterii, chociaż one i tak się odłączają wcześniej jakby po naładowaniu. I nie ma co, znaczy to są najbardziej skrajne te przypadki, gdzie mamy 0% i 100% i tego należy unikać. Zresztą jak włączacie urządzenie pierwszy raz ze sklepu, no to ile macie naładowane? No między 50 a 70%. No i to jest optymalny jakby poziom przechowywania u akumulatorów, no i to też już wielokrotnie o tym mówiłem. Więc no przykro mi, że coś tam się stało, ale to rozumiem, że przez to, że się właśnie rozładował, tak? Mogę się zgłosić w wieku 50 lat, jak już Julia nie będzie chciała. No myślę, że Julia jest na tyle młoda, dużo młodsza ode mnie, że ona mnie przeżyje, więc spokojnie. Ale dziękuję. Powoli kończy się okres wspierania dla S4. Jak myślisz, otrzyma ono aktualizację do TouchWiza znanego z S5, czy jednak nie? Słuchajcie, no ja dostałem jakieś tam informacje, ale to nie są jakieś tam oficjalne, że to jednak nie będzie tak ujednolicone. Tak? No tutaj od S5 mamy nowy interfejs, w S5 Mini, w Kazumie, a te starsze urządzenia jednak będą szły swoją drogą. Nie mam pewności co do tego, czy to jednak się gdzieś tam nie wyrówna przy na przykład Androidzie L, bo to by było sensowne o tyle, że no po co robić wiele wariantów wyglądających systemów, jakby tej samej wersji systemu, która wygląda inaczej, nie wiem czy wiecie o co chodzi. Po prostu no szkoda roboty dla tych ludzi w Samsungu. Ale generalnie no i chyba nie ma takich planów jakoś specjalnie, więc myślę, że to jest jakby kwestia no tego, że okej, no Samsung Galaxy S4 no już mija jakby te 18 miesięcy od momentu, kiedy został wprowadzony na rynek. I to jest naturalny proces. Jedni producenci dłużej, jedni krócej dbają. No myślę, że jeszcze tego Androida L dostanie S4, ale później to już wątpię, żeby coś tu się pojawiło, tak? O właśnie, Robert, słuchanie o tym samym non-stop w każdym kolejnym Q&A strasznie męczy. Nie mógłbyś przeglądać tych pytań wcześniej, usuwać te notorycznie powtarzające się? No tak, ale zauważ, że przychodzą cały czas nowi ludzie, ktoś zadaje pytanie i te pytania, które już powtarzały się, staram się szybciej jakby przeskakiwać, czyli po prostu no, wspomnę o tym, że mówiłem, ale nie mogę też liczyć na to, że powiem, słuchajcie, wejdźcie sobie do 74 Q&A i tam było. To jest na tyle płynny cykl, że jego się obejrzy raz i się do niego nie wraca. Tak? No, nie sądzę, że ktoś, kto dołączył dzisiaj, żeby obejrzał wszystkie 85 Q&A, raz, że one są nie na czasie, no bo to są jakby bieżące sprawy z tygodnia. Dwa, no szkoda czasu też, no bo to są długie odcinki, to jednak trochę czasu trzeba poświęcić. Nawet jeżeli ktoś tam woli sobie wersję MP3 ściągnąć, która przypominam jest zawsze, to link macie w opisie oczywiście, to jest zbyt dużo czasu i poświęcanie jakby uwagi rzeczom nieaktualnym nie jest zbytnio, więc staram się nawet te pytania, które się powtarzają, szybko i w miarę sprawnie przypomnieć.
Witam, mam pytanie. Od kilku dni mam S4. Podczas ładowania baterii oryginalną ładowarką pisze, że telefon ładowany przez USB. Gdy korzystam z innej ładowarki, pisze AC. Ktoś wie, jak rozwiązać ten problem? Dziwne, szczerze powiedziawszy, nigdy nie zwróciłem na to uwagi, bo chodzi ci rozumiem o statystyki baterii. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czym to może być spowodowane, ale jeżeli korzystasz z innej ładowarki jakiejkolwiek, tak? Szczerze powiedziawszy, no nie wiem, ciężko mi to rozumieć. Mam kilku znajomych, którzy mają S4, tutaj narzeczona też ma S4, więc spróbuję to jakoś rozwiązać. Najwyżej wrócę do ciebie z odpowiedzią jakoś po prostu w ciągu jutrzejszego dnia i tak myślę. Czy podoba ci mi się wygląd Note 4? Bo ja muszę przyznać, że dla mnie Samsung wreszcie stworzył coś ładnego. Słuchajcie, ten wygląd, to Note 4, co tam wyciekło, tam z Phone Arena i GSM Arena, to nie łudźcie się, że to urządzenie będzie tak wyglądać, nie? Bo to jest jeden wielki fake. Słuchajcie, nie ma szans, żeby to urządzenie wyciekło tak wcześnie. Okej, ono się pojawi powiedzmy 3-4 dni przed IFą, kiedy rzeczywiście ktoś niesubordynowany rzeczywiście weźmie telefon i zrobi zdjęcie, gdzie tam będą układać na standach te urządzenia. No bo kary za takie jakby wycieki zdjęć pracowników Samsunga są tak ogromne, że odechciałoby wam się w ogóle kupować smartfony, samochody i domy, bo to naprawdę są ogromne pieniądze. I faktycznie no wątpię, żeby tak to wyglądało. Raz, że zbyt prosto to wygląda, zbyt tak, nie wiem, z jednej strony jest bardzo dokładne, jak na trumnę zwykłą, ale powiem wam tak, że na przykład Galaxy Alpha, myślę, że to nie jest jakaś tam wielka tajemnica, Galaxy Alpha na przykład, te, które przychodziły gdzieś tam do osób, które testują urządzenia nawet, to miały 4 albo 5 wersji Galaxy Alpha, które się zmieniały, wyglądały zupełnie inaczej, każda jakby kolejna wersja była chudsza, cieńsza, inaczej zrobiona, troszkę inaczej miały wykończone różne rzeczy. Więc podejrzewam, że to jest po prostu albo jakaś trumna. Pamiętajcie, jak wyglądał Note 3, tu, tam chyba, nie wiem, parę miesięcy przed premierą. W ogóle inaczej wyglądało to urządzenie i to nie ma nic wspólnego z finalnym produktem, więc spokojnie. Jeżeli się pojawią jakieś zdjęcia, to rzeczywiście te prawdziwe to tak 5-6 i mniej dni przed IFą. Wcześniej nie sądzę, żeby się pojawiły. Ja wiem, rozumiem, że miesiąc przed premierą HTC One M8 wyciekł, ale no nie sądzę, żeby coś takiego się zdarzyło. To musiał być naprawdę jakieś tam wielkie faux pas i kiepsko zabezpieczone jakby rozwiązanie. Na pewno tak jak teraz wygląda, to moim zdaniem to nie jest Samsung Galaxy, jest Note 4, przepraszam, Note 4. Okej, Robert mówi, że masz dwa numery. Robert, czy w twoim Galaxy Tab S też rysuje ci się złota otoczka od aparatu? U mnie po jednym dniu użytkowania pojawia się pełno brzydkich rys. Poza tym tablet jest bezkonkurencyjny, zwłaszcza w cenie tej promocyjnej. Nie mam rys żadnych na ramce, popatrzyłem, ale mam rysy na ekranie, niestety. To jest tragedia. Bo nawet nie wiem, kiedy to się zdarzyło. Myślę, że w momencie, kiedy kiedyś położyłem do zdjęcia tablet, wytarłem niby stół i ekran, ale widocznie jakiś papruk tam został i się przetarło. Pokażę wam gdzieś tam tą rysę, no nie jest ona jakaś tam super szpetna i wielka, ale mimo wszystko boli. No i szkoda, ale jakby na ramkach na razie póki co wszystko jest okej. I wokół aparatu też patrzyłem, na razie jest okej. Mówię, że masz dwa numery i przez to dwa telefony, dokładnie. A jeżeli Samsung wypuści jakiegoś high-enda z dual SIM, jak to zrobi HTC One M8, to czy zrezygnowałbyś z drugiego urządzenia? Czy słuchajcie, generalnie jest jakiś w ogóle taki, nie wiem, czy to jest właśnie tajemnica, czy to mogę mówić. Znaczy chyba nie. Znaczy chyba nie jest tajemnicą. Znaczy jest jakiś trend taki, że możliwe, że dużo urządzeń będzie w dual SIM-ie, ale tej jakby też pewności nie ma. Ale fakt jest też taki, że tu nie chodzi tylko o to, że mam dwa numery, z którym mogę, nie wiem, z jednego rozmawiać, na drugi mogę ewentualnie coś tam przeglądać, czy wysłać maila w czasie rozmowy. Gdzie w dual SIM-ie, no to jest utrudnione, nie niemożliwe, ale utrudnione. Tu chodzi też o to, że ja mam dwa urządzenia z dwoma bateriami, tak? I jeżeli jedno padnie, to ja mogę się podłączyć na drugie, nawet przełożyć tą ważniejszą kartę SIM do tego pierwszego,
tylko drugiego właściwie urządzenia. I to też jest pod tym względem taki komfort, że okej, jeżeli ja muszę zrobić, wiem, że muszę zrobić coś wymagającego, nie wiem, mojej uwagi i na pewno mi zejdzie sporo baterii na tym, powiedzmy napisanie jakiegoś newsa. Ja nie muszę robić tego na S5, wiedząc, że nie wiem, może przyjść jakiś ważny telefon na S5. Ja mogę to zrobić, bo mam kopię 1:1 wszystkich aplikacji z Note 3. I to jest dla mnie wygodne rozwiązanie, tym bardziej, że na Note 3 mi się trochę wygodniej pisze niż na S5. I ja sobie coś takiego chwalę, więc myślę, że nawet jakby się pojawił Dual SIM, to nie jest jakieś tam super dla mnie rozwiązanie. Miałem kiedyś Dual SIM, ale w momencie, kiedy potrzebowałem kolejną, trzecią kartę, ale już teraz nie. Znaczy wtedy to było dlatego, że jakiś numer potrzebowałem mieć darmowy, żeby dzwonić do drugiej osoby na darmowe. Ale faktycznie teraz, jeżeli mamy darmowe, powiedzmy w ramach każdego abonamentu, to powielanie tego wielokrotnie to już nie ma sensu. Jedynie transmisja danych. Czy wiesz już coś odnośnie aktualizacji Taba? No nie, nie mam. Nie dostałem żadnej informacji zwrotnej niestety. Dzięki za odpowiedź. Robisz naprawdę kawał dobrej roboty. Dziękuję. Bo dzięki Tobie wiem więcej o urządzeniach Samsunga i funkcjach i jak i do czego się mogą przydać. Wiadomo, że może nie wszyscy to doceniają, ale jak wiadomo, wszystkim się nie dogodzi. No wiadomo, ale dziękuję za uznanie, bo mówię, no jeżeli chociaż komuś jestem w stanie pomóc, to dla mnie to jest wielka radocha i jakby z tą myślą cały czas to robię, tak. Wiem, że dużo osób wolałoby, żeby inaczej, może bardziej profesjonalnie to było tak dalej, ale ja staram się podejść do tego tak po ludzku, no tak, no macie tych urządzeń recenzje na innych kanałach, to nie jest tak, jeżeli chcecie, ja nie będę rozmawiał o tych, jakie to ma wymiary, no bo co komu to, ja wolę powiedzieć, jak to rzeczywiście wygląda, jeżeli chodzi o leżenie w ręce, o użytkowanie klawiatury i tak dalej. Jeżeli chcecie konkretne wymiary, wagę i tak dalej, no to albo macie specyfikacje, albo macie zagraniczne recenzje, gdzie są podane informacje na ekranie i tam wszystko ładnie widać, albo polskich youtuberów też macie, więc spokojnie. Aha, na końcu będę miał dla Was informacje, ale to tak dla wytrwałych na końcu. Trochę łezka się w oku kręci, jak słyszę, że Galaxy S4 nie będzie już wspierany. Znaczy, słuchajcie, no mam nadzieję, że dostanie tego Android L i to na pewno dużo zmieni, bo Android L jest na tyle dużą zmianą, że faktycznie to po jakoś, w jakimś sensie to poprawi. Słuchajcie, ja wiem, że to jest przykre, ale musicie brać pod uwagę, że to jest producent, który i to nie mówię tylko o Samsungu, LG i wszyscy inni. Oni robią urządzenia, które oni chcą sprzedać, tak? No, to jest prosta jakby zasada, no. Dostajesz urządzenie plus, tak jak kupujesz samochód, no masz gwarancję na ileś, tak? No, z urządzeniem też masz gwarancję, masz wsparcie przez ileś miesięcy. No i później, jeżeli chcesz, nie wiem, jakieś nowe bajery, tak dalej, co wychodzi, no to warto pomyśleć o nowym sprzęcie i dlatego, więc... Samsung i tak słabo nie wypada, jeśli chodzi o konkurencję, więc myślę, że może nie jakoś najlepiej, ale na pewno nie słabo. Note 3 czy S5 do gier, internetu i multimediów. Zależy mi zwłaszcza na płynności. Znaczy jedno i drugie urządzenie będzie prezentowało duży komfort, ale jeżeli chodzi na pierwszym jakby stopniu, na pierwszym miejscu stawiasz gry, to większy ekran, większa frajda. Takie moje zdanie, więc skupimy się na Note 3. Ale teraz to bym w ogóle poczekał na Note 4, już tak abstrahując w ogóle. Robert, będziesz miał do testowania Galaxy Alpha, jeśli pytanie się powtarza, to sorry. Nie, no spokojnie, nie ma o co... Czytajcie pytania, możecie się do nich odnosić i tak dalej, ale jeżeli się powtórzy, to się nic nie stanie. Chyba, że będzie 5 razy to samo, to już... Ale dobra, okej. Galaxy Alpha. Tak, na pewno no będę się starał. Znaczy, na pewno będę miał, bo już prowadzę na ten temat rozmowy. Alfa gdzieś tam podejrzewam, że we wrześniu się pojawi, nie wcześniej, czyli nie przed Note 4, tak myślę, ale tu nie mam pewności. Podejrzewam, że zobaczę ją gdzieś na IFie, gdzieś tam postaram się ją wyrwać, nawet jeżeli nie będzie oficjalnie gdzieś tam na jakichś standach i tak dalej, to postaram się gdzieś to i tam krótki materiał na pewno nakręcić. A no może nawet wcześniej przed IFą się nawet uda. No zobaczymy, ale jestem zainteresowany, fajne urządzenie. No i za chwilę tu będzie pytanie odnośnie Alfa, więc wtedy się na tym skupię. Jak myślisz, Tab 4 dostanie Androida? Myślę, że tak, bo to są zbyt świeże urządzenia, żeby pominąć to jakby
aktualizację, więc myślę, że tak, myślę, że tak. Nie mam pewności, pamiętajcie, to jest najniższa seria urządzeń tabletów od Samsunga, taby stricte, tym nawet wersja 4, ale po prostu może dostać później niż inne tablety, ale powinien dostać. Co sądzisz o Galaxy Alpha? Czy uważasz, że ten telefon ma sens? Która wersja kolorystyczna najbardziej ci się podoba? Znaczy, ja bym zrobił taki miks, czyli czarnej i srebrnej, tak? Generalnie urządzenie wygląda bardzo fajnie i jakby nie można tego ani porównywać do S5, ani do Note'a. To jest zupełnie inna kategoria urządzeń. To jest jakby zupełnie nowa seria. Myślę, że po prostu sama w sobie Alpha jest Alphą i będzie po prostu mogą być jakieś kontynuacje tego. I to jest urządzenie, które jest tworzone no, trochę jako konkurencja na pewno dla iPhone'a, bo to jest urządzenie kompaktowe, zamknięte, wyglądające bardzo ładnie, bardzo estetycznie, ma wyróżnień dodatkowo. Znaczy, podoba mi się sam konspekt, jakby sam plan, pomysł na wprowadzenie takiego urządzenia, ale nie wiem, czy jakby formy tego wszystkiego, ale nie wiem, czy bym po prostu robił z tego kolejną jakby serię, bo tego dużo już jest i nie wiem, czy na przykład bym nie robił po prostu Eski bym po prostu tak nie robił, a Note'a bym zostawił inaczej albo na odwrót. Chociaż może z drugiej strony rzeczywiście, no znowu mam alternatywę, to jest chyba najważniejsze. Możemy wybrać sobie albo plastikowe urządzenie, czy tam z jakąś tam poliwęglanu czy czegoś, albo takie no trochę mniej, bo to nie jest tam super high-end, więc bateria mnie tam przeraża w tym urządzeniu. To boję się, że to będzie killer dla tego urządzenia, ale słuchajcie, no tak jest, że nie wszystko można mieć, więc no nie wiem, ale mam nadzieję, że faktycznie, że wypali to urządzenie, że będzie fajne dla osób, które chcą, żeby telefon wyglądał ładnie, fajnie, nie muszą wiedzieć o wszystkich funkcjach, nie wszystko ich interesuje, a będzie się świetnie prezentował, będzie jakiś tam wyjątkowy, no bo dla Samsunga powiedzmy od bady generalnie, pomijając jakąś tam takie aluminium w S4 Active, to faktycznie no to jest takie jakby przełamanie trochę lodów, nie? Tak myślę. Galaxy S5 Mini czy Galaxy S4? No ciężko porównać dwa urządzenia, gdzie S4 jest mocniejszy, czy tam no, mocniejszy. No. To też ciężko powiedzieć, no ma mocniejszy aparat, na pewno lepszy S4. Ma gorszy interfejs, ma mniej tych funkcji, mimo wszystko S5 Mini jest wodoodporny, ma skaner odcisków palców. No, dużo do porównywania tych urządzeń. Bardziej by mi pasował większy ekran w S4, ale jeśli chodzi o funkcjonalność, to S5 Mini chyba wygrywa, mimo że ma mniej troszkę RAMu, ale mimo wszystko chyba bym się skusił teraz na S5 Mini. Robert, co sądzisz o uśmiercaniu Samsunga przez Google? I tak trochę nie na temat, czy da się zablokować użytkownika na YouTube tak, by nie widzieć jego komentarzy, wiadomo kogo. Słuchajcie, nie wiem, jeżeli będzie... Słuchajcie, prosta sprawa jest, jeżeli nie podobają wam się komentarze czyjejś osoby, no macie łapkę w dół, róbcie łapkę w dół, załapkujcie kilka komentarzy tej osoby łapkami w dół, jeżeli ona wam przeszkadza, jest natrętna albo cokolwiek, no to ja to wyłapię i na pewno upomnę tą osobę, już dostała jedna osoba to upomnienie. Jeżeli się nie uspokoi, no to się pożegnamy, naprawdę nie chcę poświęcać ogółu dla jednej osoby na pewno. Odnośnie Samsunga Z. Znaczy, mam nadzieję, że to nie są jakby, że to nie jest prawda i mam nadzieję, że te jakby dostęp do tych usług Google będzie oferowany w ramach Tizena, no bo w tym momencie Tizen po prostu kompletnie nie ma sensu, jeżeli nie będziemy mogli przenieść sobie tych wszystkich rzeczy. Okej, no maila zawsze można jakoś tam, ale jeżeli kalendarza, usług zdjęć, lokalizacji, no tych wszystkich bajerów map, tych wszystkich dodanych punktach w mapach, historii w Chromie i tak dalej, otwierania tylko na wielu urządzeniach, synchronizacji zakładek, haseł, jeżeli tego nie będzie, no to właściwie taki Samsung Z nie ma sensu, więc mam nadzieję, że to będzie jakieś dobrze rozwiązane. Czy będzie możliwość recenzji telefonu Galaxy Alpha? Na pewno, na 100%, tylko no nie wiem kiedy, no słuchajcie, no są inni więksi ode mnie, tak, no są redakcje, które
nawet jeżeli się nie zajmują stricte Samsungiem, to dostają ode mnie urządzenia wcześniej, bo no bo mają lepsze znajomości, no mają lepszy dostęp w sklepach i tyle, no co dużo mówić. Czy słyszałem o Samsungu? Tak, mówiliśmy o nim. I mówię, to nie jest Note 3, to jest zupełnie osobna rodzina, to jest inna seria smartfonów, która będzie zupełnie inaczej robiona, inne podejście. Taki mid-end z bardzo ładną obudową, dobrze wykonany i na pewno to będzie troszeczkę, nie nazwałbym tego nic nie wnoszącym modelem tej firmy. Naprawdę, dla wielu osób, które nie potrzebują tych wszystkich funkcji i tak dalej i się na tym nie znają, chcą telefon, który będzie, jeżeli będzie w dobrej cenie, bo to też te ceny, które się tam pojawiły, to one mogą być na początku dużo przesadzone. Zobaczymy, jaka będzie też kampania promocyjna tego, ale faktycznie może to trochę zniszczyć to urządzenie, ta cena, jeżeli taka będzie. No zobaczymy, no i ja jakoś wróżę, może nie sukces, ale myślę, że to się sprzeda, bo jednak ludzie chcą wreszcie urządzenia, które wygląda kompaktowo, zwarta obudowa metalowa czy aluminiowa. Nic nie trzeba tam się martwić, ma być smartfon, który jest ładny, położę go na stole i będzie się wyróżniał spośród innych. Myślę, że to się jakoś tam udało, zobaczymy. Ty Samsung udostępni Kit Catalan Note 2 w Polsce. Nie wiem, szukałem informacji, pytałem, nie mam informacji. Mam nadzieję, że teraz w środę uda mi się jeszcze gdzieś tam rzecznika Samsung na Twitterze podpytać o to albo wcześniej, więc spróbuję, ale to oni też nie wiedzą dokładnie. No nie wiem, wiem, że już tyle krajów ma już, że wstyd, ale no tak jest, no słuchajcie, to tak jest, że to są losowe sprawy, to jest tak, że czasami dostajemy pierwsi, czasami ostatni, czasami jesteśmy w połowie stawki i trzeba gdzieś tam się z tym pogodzić, niestety. Masz może informację, czy Samsung planuje otwierać kolejne, znaczy brandstorów w Polsce będzie masa, znaczy masa, jest kilka tych brandstorów, bo są też połączenia z Orange, z Saturnem, dużo jest jakby tych takich połączeń. Jest dużo, bo zawsze Brand Store ma swojego patrona, w sensie jakąś firmę. Mamy Spheris, Matrix Media, nie wiem co tam jeszcze jest, ale dużo będzie przybywać tych Brand Store'ów. Teraz chyba w Katowicach czy w Krakowie, już się nie orientuję, ale w Katowicach otworzyli, ale chyba będzie jeszcze drugi, tak mi się wydaje, ale nie mam pewności, więc będzie przybywać na pewno. Polska jest akurat pod tym względem krajem, gdzie chyba będzie najwięcej brandstorów, tak mi się wydaje. Pomijając jakieś tam Stany Zjednoczone i Koreę, ale myślę, że faktycznie tutaj w Polsce będzie bardzo dużo. Posiadam S4 Mini i mam Androida 4.2 i moje pytanie, czy ten telefon dostanie wyższe wersje Androida? Pozdrawiam. Myślę, że tak, ale tym bardziej, że to on wyszedł tam razem z S4, ale szczerze powiedziawszy, podejrzewam, że pominęli po prostu aktualizację 4.3 czy 4.4 i może razem wpuszczą Androida L, ale jakby informacji nie ma, więc potwierdzić nic nie mogę. Czy można ładować S3 ładowarką 2-amperową, fabrycznie 1 amper? Myślę, że tak. Znaczy ja ładuję urządzenia wyższymi amperażami i jakoś nigdy nie zauważyłem, żeby się to więcej przegrzewało czy coś. Myślę, że układ zasilania jest tak skonstruowany, że pobierze sobie tyle, ile potrzebuje i ani grama więcej, więc spokojnie. Czy jak zdejmę SIM-locka, to stracę gwarancję? Tak. Znaczy tak. Jeżeli zrobisz to, powiedzmy, gdzieś tam w nieautoryzowanym serwisie, to tak, a jeżeli zrobisz to przez operatora, czy tam, to myślę, że jeżeli to jest odpłatne, albo skończyła ci się umowa, czy coś takiego, bo to różnie, bo ja już nie pamiętam, jak to jest w ogóle z SIM-lockami u operatorów, to myślę, że jeżeli zrobisz to u operatora albo w autoryzowanym serwisie, no to wiadomo, że gwarancja zostaje dalej, no bo to masz wbite gdzieś tam chyba w gwarancję właśnie, że została zmieniona wersja oprogramowania i tyle. Znaczy zdjęcie SIM-locka, generalnie rozumiem, że chodzi nie o zmianę znaczy oprogramowania na niebrandowane, tylko czy w ogóle SIM-locki jeszcze mają rację bytu? Ja nie wiem, czy są takie telefony jeszcze, które jak się wkłada kartę, to one się blokują, bo szczerze powiedziawszy już od dobrego pół roku o tym nie słyszałem. Odnośnie Galaxy Alpha już się wypowiedziałem, mi się też bardzo podoba, no słuchajcie, no kurczę, wpiszmy sobie, żebyśmy Galaxy Alpha
żeby tutaj jakby nie zmieniać, weźmy sobie jakieś grafiki. No bo w kwestii tego, że rzeczywiście to urządzenie jest ładne, no to no mi się wydaje, że nie ma co za bardzo dyskutować. A czekajcie, no dobra, tu mamy jakieś zdjęcie. Akurat sam mobile. No dobra, ale mamy na pewno na galaktycznym, więc... więc przejdźmy sobie... Po prostu przejdźmy sobie na galaktycznym. Generalnie, no myślę, że urządzenie jest naprawdę bardzo fajne. Gdzieś tu mamy jakieś zdjęcia. Jest. Generalnie urządzenie wygląda naprawdę bardzo fajnie. No tak. Dziwne są trochę te przetłoczenia. To mnie jakoś tutaj tak trochę martwi, ale może to jest jakiś taki ciekawy zabieg. Z tym tyłem, no ten tył to ja nie wiem, czy on jest stricte metalowy, szczerze powiedziawszy, bo to wyjdzie w praniu, bo to jeżeli jeszcze go nikt tam, że tak powiem, nie dorwał, żeby go pomacać, to tak ciężko powiedzieć, ale generalnie no naprawdę fajnie to wygląda. Jest taki no, cienki, ładna bryła, ładnie głośnik umiejscowiony na dole, w ogóle ładnie wykonany. Trochę to ułożenie z tą diodą jakoś nie jest najlepszym rozwiązaniem moim zdaniem, ale mimo wszystko no fajnie to wygląda. No ja bym wziął ten czarny, tylko że no chyba czarny mi się najbardziej podoba, chociaż ten srebrny też jest całkiem niezły i ten też w sumie. Znaczy na pewno by mi ten brązowy chyba nie podpasował, znaczy wiem, że większość osób się napala na ten niebieski, ale generalnie no dla mnie chyba czarny, no wiecie, że ja lubię czarne, więc i tyle. Mam dwa pytania. Czy formatujesz baterię swoich urządzenia? Nie, nigdy. Co mam zrobić, jeżeli jak włączam jakiś filmik na YouTube, to w pewnym momencie zacina się obraz, a głos dalej leci. Wtedy muszę przewinąć o parę sekund. Mam S5. No nie wiem, spróbuj odinstalować aplikację YouTube i zainstaluj jeszcze raz. A jeżeli... Znaczy to powinno pomóc, więc możliwe, że po prostu coś z jakby samą instancją aplikacji na telefonie się zepsuło. Bo nie sądzę, żeby to był błąd sieci. I kiedy S5 dostanie 4.4.3, ja nie wiem, czy od razu nie wskoczy na 4.4.4 albo na L-kę. Tutaj nie mam żadnych informacji. Cześć, mam kilka pytań. Jakiego laptopa, notebooka byś mi polecił? Chodzi o model firmy, przystępnej cenie, do 2000 z Windowsem 8.8.1. Ma być do nauki, a nie do grania. Jaką masz melodię w tle na Q&A? Znaczy melodia to jest... No wpiszę wam gdzieś tutaj, bo to jest oczywiście z tego, z biblioteki YouTube'a. Odnośnie laptopa, no to ciężko, no za 2000 to ciężko też tam, no, na pewno coś można wybrać. Ja nie wiem dlaczego, ale mam w domu jednego Acera i szczerze powiedziawszy, nie wiem, unikałbym tego trochę, bo niestety dużo problemów sprawia. No nie wiem, no na pewno Asusy są spoko, HP-ki są spoko. No tutaj jakby no Samsungi jak najbardziej też, ale do 2000 to też, znaczy w sumie jeżeli ma być do pracy, a nie do, znaczy do nauki, nie do grania, no to właściwie każde urządzenie ci się tutaj sprawdzi, więc no ciężko powiedzieć, no najlepiej poszukać jakiejś recenzji albo test tych laptopów do 2000 zł, tego jest pełno w sieci i popatrzeć podatek, żeby było w miarę aktualne. Skąd mogę wziąć listę melodii na tło, na przykład do recenzji? No masz, jeżeli robisz na YouTube, to masz po prostu melodię tam dla kreatorów właśnie filmów. Tam po prostu biblioteka i możesz sobie pościągać za darmo muzykę do wykorzystania do filmów, bez modyfikacji, więc... Dobra, to było 86 Q&A. Ja jestem bardzo na tak, jeśli chodzi o Galaxy Alpha. Postaram się szybko dorwać do testów. I dwie jeszcze informacje. Mam nadzieję, że w tym tygodniu będą dwie recenzje. Nie mogę obiecać, ale mam taką nadzieję, że będzie K-Zoom i S5 Mini. Albo S5 Mini może przełożymy jeszcze, bo to może być za krótko jeszcze teraz. Ale będą na pewno filmy. Czwartek, piątek wyjeżdżam wylatuję w związku z Samsungiem do fabryki. Nie wiem, czy już mogę mówić o jakiej to jest jaka to jest fabryka, ale polecam śledzić mnie na Twitterze, no bo tam będę wrzucał informacje. Mam nadzieję, że Julia będzie wszystkie rzeczy z Twittera przerzucać na fanpage, więc w razie czego na fanpage'u, ale najszybciej będzie oczywiście na Twitterze.
No i nagram na pewno jakieś materiały i podkręcam. Myślę, że to będzie coś fajnego. Może nie do końca związanego z mobile, ale również. No więc fajnie. Czwartek, piątek mnie nie będzie, więc też tam nie będę jakoś tam super aktywny, jeśli chodzi o sieć, ale jakby coś, to oczywiście odpowiem na wszystkie pytania po powrocie. Dajcie znać, jak Wam się podobają te urządzenia. Zapraszam do kolejnych pytań. No i trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.